Pod koniec kwietnia w związku z wygaśnięciem kadencji dyrektora Biblioteki Publicznej w Suwałkach ogłoszony został konkurs na nowego szefa tej jednostki. W wymaganym terminie wpłynęła jedna oferta. Powołana komisja konkursowa spotkała się, oceniła najpierw tą ofertę pod względem merytoryczno-formalnym, następnie zaprosiła kandydata do przesłuchania. Podczas tego przesłuchania zadano kandydatowi 9 szczegółowych pytań związanych z koncepcją funkcjonowania biblioteki na kolejnych kilka lat. Ostatecznie kandydat zaprezentował się bardzo dobrze. Komisja konkursowa również taką opinię przedstawiła panu prezydentowi, rekomendując tym samym, by ten kandydat został zatrudniony na stanowisku dyrektora, a pan prezydent pod tą komisją podpisał się. Mogę oczywiście powiedzieć, że tym kandydatem jest dotychczasowa pani dyrektor, pani Maria Kołodziejska, i ona również będzie pełniła obowiązki dyrektora przez kolejną kadencję.